Dzień dobry, nazywam się Elżbieta Grab i poprowadzę dzisiejsze webinarium, a rozmawiać będę z Martą Florkiewicz-Borkowską, nauczycielką języka niemieckiego w szkole podstawowej w Pielgrzymowicach, która oprócz tego, że uczy niemieckiego, jest także arteterapeutką, prowadzi różnego rodzaju działania twórcze, ale też zajęcia w ramach laboratoriów przyszłości, w których wykorzystuje przeróżne kompetencje, w tym także kompetencje cyfrowe, a także Maciej Śliwa, nauczyciel historii i WOS-u w liceum w Zabrzu, trener antydyskryminacyjny, absolwent szkoły trenerskiej Sztama. I przedstawiam Was teraz bardzo krótko i tak hasłowo, ale będzie dzisiaj w czasie naszego webinarium sporo czasu, żebyście się też mogli przedstawić już nie tymi rzeczownikami, tylko bardziej swoimi działaniami. I o to Was też będę dzisiaj pytać. Ale jest właśnie coś, co już teraz możemy powiedzieć, że Was łączy, i o tym przed chwilą Jasiek też mówił, czyli oboje należycie do grona tak zwanych sendlerowców, czyli osób, które zostały wyróżnione czy też nagrodzone nagrodą imienia Sendlerowej, Ireny Sendlerowej za naprawianie świata. I w ramach No tak, rozmowy już o jakoś tam bezpiecznej przestrzeni czy bezpiecznej atmosferze. Chcemy jeszcze na początek powiedzieć trochę o tej nagrodzie, żeby też może zachęcić kogoś z Państwa, którzy jeszcze się zastanawiają i nie są pewni, czy to będzie dobry pomysł, żeby zgłosić na przykład swoją kandydaturę do tej nagrody albo zgłosić kogoś i przekonać inną osobę, że warto w tym konkursie wziąć udział, to chciałam Was poprosić jeszcze o jakieś takie krótkie wspomnienia związane z nagrodą imienia Ireny Sendlerowej i z takim właśnie byciem w tym gronie sendlerowców. Gdybyście tak mieli komuś na dodanie odwagi i zachętę, by dołączyć do tego grona, by wziąć udział w tym konkursie, to co byście powiedzieli? Może Marto, ciebie poproszę na początek. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, bardzo mi miło i dziękuję bardzo za zaproszenie. Ja może podzielę się faktem, jeśli chodzi o nagrodę Ireny Sendlerowej, ile razy chciałam przystąpić, ale nie byłam pewna, jak ostatecznie to się stało, że w ogóle przystąpiłam, oraz ile razy zamykałam laptop, otwierając formularz, chcąc go wypełnić, a jednak mając w sobie taką w ogóle niepewność, czy w ogóle się nadaje. Bo na początku nie wiem, ale miałam takie wrażenie, że ta nagroda jest dla nauczycieli historii, nauczycieli WOS-u, ewentualnie dla wychowawców, którzy właśnie poruszają, gdzieś tam bardzo angażują się właśnie w takie projekty związane z działalnością Ireny Sendlerowej, taką stricte, czyli w moim wyobrażeniu Holokaust i wszelkie tematy takie pochodne. No i gdzieś tam taki obraz tkwił w mojej głowie i pomimo, że akcje, projekty z uczniami realizuję tak naprawdę od początku, kiedy przyszłam do pracy do szkoły, czyli od 12-13 lat, uświadomiłam to sobie dopiero wtedy, kiedy Agnieszka Jankowiak-Majk, babka od histy, po prostu napisała do mnie w prywatnej wiadomości, że to, co robię, jak najbardziej wpisuje się w tą nagrodę, że projekt, który współrealizowałam z koleżanką z pracy oraz uczniami Słowa krzywdzą oraz to, że od tych 12 lat szyję te pożeracze smutku i wciągnęłam w to w całą Polskę, że to są jak najbardziej takie właśnie działania. I że powinnam spróbować. No i biłam się bardzo z tą myślą, no bo dalej jednak uważałam, że jednak nie. Jednak wiecie, w mojej głowie tkwiło cały czas to, że jednak to nie są te działania, które gdzieś tam ja łączę z Ireną Sendlerową. Ale ostatecznie za namową koleżanki, która mnie po prostu wysłała zgłoszenie, a potem ja musiałam to uzupełnić.
Zrobiłam to, natomiast no, siadałam do tego formularza 3 razy, bo to też myślę, że warto powiedzieć. Formularz zgłoszeniowy jest specyficzny i rzeczywiście odnosi się do działań, które związane są z główną tematyką konkursu. I jest to taka doskonała okazja, żeby przyjrzeć się trochę tym działaniom, zobaczyć je z innej perspektywy, właśnie podjąć taką refleksję, w czym, jaką nić powiązania można znaleźć, w czym gdzieś tam te kropki się łączą. Więc pomimo tego, że zajęło mi to sporo czasu, uważam, że był to taki moment takiej bardzo dużej refleksji i uświadomienia sobie, że rzeczywiście, że może nie jestem nauczycielką historii, nie jestem nauczycielką WOS-u, ale rzeczywiście w innej materii realizuję działania, które wpisują się w tą ideę konkursu, ale do końca nie byłam o tym i tak przekonana. Wysłałam zgłoszenie, potem dostałam się do trzynastki, potem już byłam w Warszawie, siedziałam wśród trzynastki, byłam pod ogromnym wrażeniem opowieści osób, które siedziały ze mną. Po prostu byłam wsłuchana w działania, które realizują. W większości byli to nauczyciele szkół ponadpodstawowych, więc mogli realizować dużo odważniejsze działania ode mnie, nauczycielki ze szkoły podstawowej. I naprawdę słuchałam i tylko się zastanawiałam, która z tych osób zostanie laureatką albo laureatem. Siedziałam tak, że za mną był cały ekran, więc ja tak naprawdę nie widziałam, co się na ekranie wyświetlało. Przyznam się, że też nie znałam formuły całości, jak to wygląda, jak jest później odczytywany również laureat, laureatka, albo po prostu umknęło mi to z poprzednich edycji, które oglądałam online. No i gdy było odczytywanie, to ja cały czas myślałam, że to jest teraz taka wstawka o wszystkich osobach i na końcu zostanie powiedziane, że tak, ta osoba jest. No i czyta się o mnie, o tym szyciu i ja dalej siedzę i myślę sobie, dobra, to za chwilę przejdzie się do kolejnych osób. Wszystkie osoby, które były, już wiedziały, bo widziały, że się wyświetliłam z tyłu na ekranie, wiedziały, a ja cały czas tą miną taką po prostu naprawdę nieświadomą. I dopiero jak usłyszałam to hasło szycie dobra, zszywanie, to już mi się po prostu skojarzyło. I rzeczywiście no, to działanie zostało docenione pod kątem właśnie tego naprawiania świata. I dało mi to bardzo dużo takiej wiary w to, że warto realizować jakąś ścieżkę, którą się obrało, krok po kroku, świadomie, powoli, celowo, że warto puszczać to dalej w świat, pokazywać, jak to działa i zachęcać innych. No bo to nie jest wydarzenie, które się działo rok czy dwa, tylko dzieje się od 12 lat i cały czas, więc też nie ustało w momencie, kiedy dostałam tą nagrodę. Więc mam bardzo takie dobre i pełne refleksji, wspomnienia i bardzo zachęcam wszystkich i nie myślcie w tym kontekście, że to są tylko stricte jacyś nauczyciele, tylko naprawdę każdy nauczyciel, który wpisuje się w wartości Ireny Sendlerowej i w duży opis też tej nagrody, naprawdę może próbować i pokazywać to, co robi. Więc ja bardzo serdecznie zachęcam i wiem, że to było dłużej niż krótko, ale chciałam trochę oddać to moje podejście, bo być może są osoby, które tak samo myślą. Więc przekonuję Was, że warto spróbować. Dzięki, Dziękuję. Marto. Ja się dołączam do tych zachęt. Sama będąc jakoś blisko działań CEO, udało mi się też wielokrotnie być blisko grona sendlerowców i jest to też wspaniała grupa, z którą wspaniale się współpracuje, więc tym bardziej zachęcamy do zgłoszeń. Maćku, czy ty byś chciał jeszcze tutaj od siebie coś dodać w ramach Pierwsze opowieści potwierdzam o to, co nagrodzie? powiedziała Marta, że to ja wprawdzie jestem nauczycielem WOS-u historii, ale na przykład, kiedy przyglądałem się mojej szkole, kiedy dotarła do mnie propozycja wzięcia udziału w ubiegłorocznym rozdaniu edycji nagrody, pomyślałem, kurczę, mam taką wspaniałą w szkole nauczycielkę języka włoskiego, która zmienia świat. Mamy wspaniałą katechetkę, która zmienia świat. Mamy inną koleżankę moją od WOS-u też i historii. I w gruncie rzeczy to właśnie zastanawiałem się, że one tak olbrzymią robią liczbę rozmaitych większych, mniejszych rzeczy, które wciągają, angażują osoby z mojej szkoły, że myślałem, że to one powinny wziąć w tym udział. Zresztą będę starał się
doprowadzić do tego, żeby w tegorocznej edycji albo w kolejnych namówić je do tego działania. Namówić do tego działania w formie polegającego na zgłoszeniu, bo oczywiście są to osoby, które same robią najrozmaitsze rzeczy. I tutaj moim zdaniem nie ma żadnego jak gdyby schematu, bo to może być jakaś jedna wielka rzecz, którą ktoś realizował, ale to też mogą być wieloletnie działalności, które polegają na różnych drobnych zmianach świata, które przeprowadzasz z uczniami, uczennicami i które razem tworzą nagle po prostu, wydawałoby się, nieduże elementy, ale tworzą jakiś taki bardzo potężny dorobek. Jeżeli macie wahania, ja tego akurat nie zrobiłem, ale wiem, że na przykład tegorocznego laureata, czy tam z ubiegłego roku, zgłosili po prostu jego uczniowie i to jest też może, jeżeli się wahacie, taka ścieżka, żeby zapytać się uczniów, co o tym sądzą i uczennice. No, ja kłaniam się Marcie, ja nie byłem laureatem, bo to jest tylko jedna osoba w kraju, ale i tak czuję przeolbrzymi zaszczyt, że byłem w gronie 10 osób wyróżnionych w 2023 roku. Pobyt w Sejnach, w magicznym miejscu, gdzie akurat w tym roku były wręczane nagroda i wyróżnienia, spotkanie z całym tym zespołem osób, które w tym roku były zaproszone do uczestnictwa w gali, ale też osoby, które w poprzednich latach brały udział, rozmowy z przedstawicielami rozmaitych sił, które wspierają nagrodę, bo były tam i osoby z Fundacji Dzieci Holokaustu, i osoby z Fundacji Pogranicze Sejn. No to naprawdę była dla mnie bardzo wielka przygoda, warta w ogóle tego, żeby wsiąść w samochód i jechać przez całą Polskę, z Zabrza do Sejn, spędzić tam przeurocze chwile. Bardzo Was namawiam. Ja też się oczywiście zastanawiałem, jak dostałem informację, że zostałem wstępnie zgłoszony, czy iść dalej, czy wypełniać te formularze. No, ale też muszę powiedzieć, była to dla mnie taka potem chwila dużej refleksji, kiedy siedziałem nad rubrykami, które należało wypełnić, które pozwoliły mi zobaczyć, co przez te 31 lat mojej pracy w szkole udało mi się zrobić, a co jeszcze jest być może przede mną. Zawsze jest warto znaleźć taki czas dla pomyślenia, w jakim miejscu ja właściwie w tym momencie jestem w tej mojej ścieżce nauczycielki, nauczyciela. Dziękuję. Dziękuję Wam bardzo i za te opowieści, i za te zachęty, ale przede wszystkim też Wam dziękuję za Wasze działania, które jakoś się przyczyniają do tego tytułowego naprawiania świata, czy też do tego tytułowego naszego webinarium, tworzenia bezpiecznej atmosfery czy bezpiecznej przestrzeni. I bardzo się cieszę, że zgodziliście się wziąć udział w tym właśnie temacie. Ja tak chciałabym rozpocząć tak może dosyć klasycznie, zbierając różnego rodzaju wasze skojarzenia, ale też zachęcam Państwa do zapisania na czacie i podzielenia się swoimi refleksjami. Jeżeli Państwo zechcą coś zapisać, to ja bardzo chętnie też to tutaj odczytam. Co Wam w pierwszym momencie przychodzi na myśl, kiedy myślicie właśnie o takich pojęciach jak bezpieczna atmosfera czy bezpieczna przestrzeń, bo przyznam się Wam, że kiedy się zastanawiałam też nad naszym tematem webinarium, to miałam taką myśl. Jest to tylko i wyłącznie moje wrażenie, nie poparte statystykami, więc mogę być w takim swoim też błędzie poznawczym, ale mam takie wrażenie, że te hasła bezpieczna przestrzeń czy bezpieczna atmosfera od pewnego momentu pojawiają się coraz częściej i przy wielu opisach wydarzeń, kiedy do czegoś zapraszamy, czy to są właśnie, nie wiem, szkolenia, warsztaty, spotkania. Pojawia się to określenie,
że będziemy tworzyć razem tę bezpieczną przestrzeń. I z jednej strony bardzo mnie ta praktyka cieszy. I bardzo mnie cieszy to, że coraz więcej osób zwraca na to uwagę, że jest to ważny element, na przykład sytuacji edukacyjnej, kiedy zapraszamy osoby do uczenia się czegoś nowego, czy doświadczania czegoś, czy dzielenia się swoimi refleksjami. A z drugiej strony martwię się trochę, że to pojęcie dotyka pewnego rodzaju taka inflacja, jeżeli chodzi o znaczenie, i że wkrótce będzie jakoś to marketingowo też po prostu zużyte. Więc tym bardziej mi jakoś zależy na tym, żebyśmy dzisiaj opowiedzieli o tym, jakie działania za tym stoją, co właściwie mamy na myśli, kiedy mówimy o tym, że chcemy jakoś zadbać o bezpieczną atmosferę, bezpieczną przestrzeń. Ale najpierw właśnie spróbujmy sobie jakoś zmapować te obszary, wokół których będziemy chcieli dzisiaj krążyć. I tutaj zachęcam Państwa właśnie teraz do napisania na czacie jakichś takich swoich pierwszych myśli, skojarzeń, bezpieczna przestrzeń, bezpieczna atmosfera. Co to właściwie może być, albo jakie warunki są potrzebne, by były spełnione, żeby taka przestrzeń była. A w międzyczasie może Ciebie, Maćku, poproszę o jakieś takie postawienie pierwszych punktów na tej mapie dzisiejszej rozmowy. Ja od razu zdradzę, że my z Elżbietą i Martą parę dni temu rozmawialiśmy przed webinarium, jak ono może wyglądać. I wtedy pojawiło się w ogóle określenie, czy mówić bezpieczna przestrzeń, czy bezpieczniejsza przestrzeń. Bo mówiąc, że dążymy do bezpiecznej przestrzeni, to być może pojawia nam się myślenie, że gdzieś osiągniemy ten stan skończenia. A mówiąc o bezpieczniejszej przestrzeni, to jest mi bliższe odczuwanie. Mam takie wrażenie, rozmawiamy o tym, że tak samo jak nie istnieją, nie wiem, idealne w fizyce przewodniki, czy nie ma, często mówię moim uczniom i uczennicom, ludzi idealnie tolerancyjnych, że ja uczący kilkadziesiąt lat na pewno wiem, że mam wiele płaszczyzn tej tolerancji mi brakuje. Tak samo nie osiągniemy nigdy stanu bezpieczeństwa w szkole, możemy tylko go coraz to poprawiać. W związku z tym, jak słyszę o tej budowie bezpieczniejszej przestrzeni, to myślę o tym, że to polega na tym, że trzeba nieustannie przypatrywać się po prostu, nieustannie mieć w sobie czujność. Ja jestem ze szkoły, która parę tygodni temu dowiedzieliśmy się, stała się trzecią szkołą w Polsce w rankingu szkół przyjaznych LGBT. No, sami żeśmy się bardzo zdumiały i zdumieli, ale to nie oznacza, że my uważamy na przykład w naszej szkole, że jesteśmy dobrzy. Nie, my doskonale wiemy, że w naszej szkole są ludzie, którzy dyskryminują innych, że są ludzie, którzy są nosicielami olbrzymiej ilości stereotypów i po prostu no, jednym z tych takich wyznaczników tworzenia bezpiecznej przestrzeni jest nieustanne właśnie szukanie, nieustanny taki wewnętrzny niepokój w głowie, czy dostrzegamy wszystkie możliwe przejawy wykluczenia, czy dostrzegamy te czasem bardzo drobne zachowania uczniów, to, że ktoś jest gdzieś wyizolowany, to, że ktoś, kiedy odzywa się w klasie, to inni wzdychają, wywracają oczami, bo czasem o takich mikrodyskryminacji, no może okazać się, że trafimy do sytuacji, w której potrzebne są interwencje, rozmowy, wzmacnianie uczniów i uczennic w zakresie posiadanej wiedzy. Myślę, że też tworzenie bezpieczniejszej sytuacji to jest przypatrywanie się samemu sobie, na ile rzeczy, o których ja mówię, są widoczne w moim zachowaniu, w mojej postawie. Czy ja jestem rzeczywiście tym wzorcem, wzorczynią, który świadczy swoim zachowaniem o słowach, które wypowiadam. To jest takie następne nasze, moje skojarzenie. No oczywiście ja na przykład mam cały czas w tyle głowy to, że osoba, która musi się uczyć i która chce się uczyć, to osoba, która musi mieć spełnione te z piramidy Maslowa chociażby niższe poziomy
potrzeb zaspokojone. Jeżeli w szkole mamy ucznia, uczennicę, osobę uczącą się, która nie czuje się bezpiecznie, która czuje się wykluczona, która z jakichś innych przyczyn odczuwa lęk przed zetknięciem z osobami z klasy czy z osobami z grona nauczycielskiego, no to te procesy edukacyjne po prostu nie mogą zachodzić skutecznie. Ja mam to szczęście, że w sytuacji takiej ku bezpieczniejszej szkole sprzyja w mojej akurat placówce, w moim liceum, bardzo taka otwarta atmosfera rozmowy, że nic nie jest na zamiatane pod dywan, że rada pedagogiczna w mniejszym stopniu analizuje, wydaje mi się, kwestie ocen, a w większym stopniu to, że właśnie gdzieś dostrzegamy jakieś sygnały, że ktoś gdzieś kogoś wyklucza, na przykład w jakiejś klasie. Choć oczywiście, znowuż powiem, cały czas nie czuję, żeby tutaj był osiągnięty przez nas stan, że w pełni dyskutujemy, że jesteśmy już przygotowani jako grono i przygotowane do radzenia sobie ze wszystkim, bo na przykład takim moim marzeniem jest to, żeby w mojej szkole zaczęła się toczyć taka głęboka superwizja edukacyjna, żebyśmy zbudowali zespoły, w których wzajemnie gotowi i gotowe jesteśmy rozmawiać o wszelkich swoich problemach, bo czasem jednak niektórzy z nas i niektóre czują ten opór, żeby no, w pełni ujawnić to, że z jakimś wydarzeniem sobie nie radzą. Bezpieczna też, jeszcze dokończę, bo tam wiem, że jest przewidziana kolejna wypowiedź, gdzie powiem już bardziej o swoich działaniach, ale też bezpieczna, przyjaźniejsza szkoła to dla mnie szkoła, gdzie przypatrujemy się ukrytemu programowi nauczania, czyli temu wszystkiemu, co chłoną uczennice, uczniowie, co nie jest wprost zawarte w programach. To, że u nas na przykład przychodzą osoby do szkoły i mogą sobie wybrać męską toaletę, damską toaletę, ale jest też toaleta, która jest w żaden sposób nieoznaczona i to stwarza przestrzeń dla tych naszych uczniów i uczennic, czy osób uczących się, a jest ich całkiem sporo, jak się okazuje, którzy niekoniecznie chcą się wpisać gdzieś tam binarnie, jeżeli chodzi o wybór swojej płci. Ważnym jest nam przypatrywanie się przestrzeni edukacyjnej w klasie, bo jednak cały czas, mimo że napisano o tym wiele tomów, to siedzenie przez tysiące godzin plecami do pleców nie jest fajne, nie poprawia procesu uczenia się, skupia uwagę na nauczycielu, no to jednak to jest taki cały czas tryb dominujący, więc przełamywanie tego schematu, siadanie uczniów tak, żeby przypatrywali się sobie siedząc w czwórkach, podejmowali interakcje między sobą. To jest wiele takich właśnie różnych drobiazgów związanych z przestrzenią, z przypatrywaniem się przez nas nauczycielki, nauczycieli, jak zachodzą procesy komunikacyjne. Czułość, taka wyczulenie o bardziej na wszelkiego rodzaju, nawet delikatne sytuacje, które wzbudzają niepokój, gotowość, żeby zawsze pójść za głosem ucznia, uczennicy. Jeżeli coś na lekcji się wydarza, to na bok program. Zresztą ja strasznie nie lubię zwrotu, że zrealizowałem program. Ja nie realizuję programu, tylko realizuję to, co chcą w danym momencie moi uczniowie i uczennice, i dbam o to, żeby wpleść w to jak najwięcej podstawy programowej, ale przede wszystkim chcę podążać za nimi, dawanie im też poczucia sprawczości, takich różnych zwrotnic na lekcjach, jak ja to nazywam, dzięki którym oni naprawdę mogą wybrać, czym się dzisiaj zajmiemy, jaką metodą popracujemy. Między innymi, to jest dla mnie bezpieczna szkoła, czy bezpieczniejsza szkoła. Dzięki. To z takich punktów, które wyłapałam, to ważna tutaj, myślę, była otwartość, taka po prostu postawa otwartości na podejmowanie rozmów na różne tematy, ale właśnie też ta gotowość pójścia za potrzebami uczniów i uczennic.
To, że to tworzenie bezpiecznej przestrzeni czy bezpiecznej atmosfery jest cały czas niedokończonym procesem i że no, nie, jakby nie wystarczy nam raz zbudować jakiejś takiej twierdzy, w której uznamy, że jesteśmy bezpieczni i już w niej zostajemy i już się z niej nie ruszamy, tylko że jest to cały czas działanie, cały czas jakoś tam monitorowanie tego. Usłyszałam też, że w pewnym sensie ta bezpieczna atmosfera jest jakoś tam konieczna do tego, żeby w ogóle tworzyć sytuację edukacyjną, żeby móc się uczyć, więc nie tylko jako dodatkowy element, o który można zadbać w szkole, ale jako może coś, co po prostu jest niezbędne, żebyśmy dobrze w szkole funkcjonowali. Powiedziałeś też o bezpieczeństwie, czy jakimś tam poczuciu bezpieczeństwa nauczycieli i nauczycielek. Myślę, że to też warto jakoś tam zauważyć, że dzisiaj, jak będziemy o tym mówić, to pewnie dużo w waszych działaniach, w waszych opowieściach będzie o uczniach, uczennicach, osobach uczniowskich, ale że też inne osoby w społeczności szkolnej gdzieś tam są też objęte tymi działaniami na rzecz bezpieczniejszej przestrzeni. No i ten ważny punkt dotyczący ukrytego programu szkoły, któremu należy się przyglądać, myśląc o poczuciu bezpieczeństwa w szkole. Marto, jeszcze tak zaznaczając punktowo, zanim przejdziemy do dobrych praktyk, działań, którymi możemy się podzielić, czy ty byś coś tutaj jeszcze dodała? Ja może w ogóle Maciek no pięknie to ujął, i tak sobie też myślę, że my tak tutaj kondensujemy wszystko, co się na to składa, a tak, żeby rzeczywiście to wszystko było, to jest ciężka praca. To jest ciężka praca również na naszej świadomości, na naszych przekonaniach, na naszym podejściu, na naszych jakichś utartych schematach. I bardzo ważne też jest taka bezpieczniejsze poczucie bycia i funkcjonowanie nauczycieli w szkole. I myślę, że to jest taki czynnik, który wręcz często decyduje o tym, jak dany nauczyciel również będzie kształtował tą bezpieczniejszą sytuację edukacyjną u siebie w klasie z grupą uczniów. To myślę, że to też jest ważne i to też trzeba zaznaczać, że nauczyciele, że my też potrzebujemy czuć tą bezpieczniejszą przestrzeń, która jest również sprzyjająca nam w kontekście tworzenia też tej bezpieczniejszej przestrzeni dla naszych uczniów i uczennic. Bardzo mi się podobało to o tej podstawie programowej. To tak, to Maciek, to tak nazwałeś naprawdę. No, dokładnie też tak, jak ja czuję, i też nie lubię tego stwierdzenia, ile z podstawy programowej zostało zrealizowane. Bo to też ma się nijak do tego, jak działamy. Natomiast ja wracam trochę pamięcią, że kiedyś, to w ogóle bezpieczna przestrzeń, atmosfera, to się raczej przestrzeń, to się kojarzyła z takim bezpieczeństwem fizycznym. No, bynajmniej jak sobie spojrzę na moją drogę rozwoju, świadomości, pracy na przekonaniach, na schematach, no to wszystko zaczyna się od tego, nie? Że to chodzi o takie poczucie, i często jak się w ogóle pytamy uczniów, uczennic w szkołach, jak w ogóle przychodzą jakieś ankiety i w ogóle, to często oni w ogóle sięgają najpierw do tego poczucia bezpieczeństwa fizycznego, zagrożenia. Natomiast już od jakiegoś czasu przechodzimy na tą sferę właśnie społeczną, na tą sferę emocjonalną, czyli to jest też takie, co można dodać do tego, co Maciek powiedział, jeszcze takie poczucie, stwarzanie takiego poczucia, że każdy jest ważny i ważna, bez względu na wszystko. Dla mnie to są też takie małe działania w stylu dbam o to, żeby moi uczniowie czuli się na lekcji komfortowo, chociażby w sytuacji, pamiętam, pierwsza zmiana w kontekście w ogóle takiej budowania bezpiecznej przestrzeni u mnie, to było, słuchajcie, odpytywanie, czy też zapraszanie uczniów do odpowiedzi. I pamiętam, to już lata temu, to było chyba na samym początku, kiedy przyszłam do pracy do szkoły, kiedy działało się schematycznie, wyuczenie, trochę na bazie tego, czego się przyniosło, jak się było po stronie uczniowskiej.
I kiedy zauważyłam, gdy uczniowie rzeczywiście niekomfortowo czuli się w sytuacji takiej ekspozycji, w sytuacji reakcji różnej uczniów na to, co się z nimi dzieje. Więc to było takie w ogóle moje pierwsze działanie w tym kontekście, że poczułam ich dyskomfort i nie chciałam tego czuć. Więc myślę, że taka właśnie otwartość, o której mówił Maciek, również na nasze własne emocje i na to, co się z nami dzieje w związku z tym. Więc ja trochę patrząc z empatią, postanowiłam, w ogóle podjęłam wtedy decyzję, że nie, że ja w ten sposób nie będę działać, że spróbuję tworzyć inną przestrzeń, właśnie w której uczniowie będą czuli się bezpieczni, w której będą czuli się raźniej, w której oni będą mogli też podjąć decyzję, czy chcą w tym momencie odpowiedzieć, czy chcą być wystawieni na ekspozycję, czy chcą to robić inaczej. I wówczas pamiętam, że wpadłam na pomysły kręcenia filmików i różnych scenek, właśnie tak jakby z dbałością o ten komfort uczniów i uczennic w kontekście tej ekspozycji, no bo ja jednak jako nauczyciel języka obcego, no jednak ważne dla mnie jest, wiecie, no mówienie, porozumiewanie się, komunikacja, no to wymyśliłam sobie, że dobra, to stworzę im taką bezpieczną przestrzeń może w ich domach, gdzieś, gdzie będą może na dworze, w grupie ludzi, z którymi chcą po prostu to zrobić i mogli w ten sposób tworzyć scenki, czy też różne sytuacje, co okazało się no świetną po prostu sprawą, więc myślę, że takie właśnie nasze też to współodczuwanie i próbowanie postawienia się również w tej sytuacji, że my też czujemy się niekomfortowo w wielu sytuacjach, a co dopiero uczniowie, którzy uczą się, czy uczennice, osoby uczniowskie, które dopiero uczą się tych sytuacji, a my powinniśmy być raczej dla nich wsparciem, taką oporą, a nie osobą, która stwarza w jakimś sensie zagrożenie. Dla mnie to był taki początek w ogóle tego patrzenia i myślę, że od tego zawsze trzeba zacząć, jeżeli chcemy mówić o tworzeniu tej bezpieczniejszej przestrzeni, żeby spróbować dostrzec, zauważyć, co być nie tak. No, czy standardowo spożywanie napoi na lekcjach, też taka akceptacja siebie nawzajem, autentyczność jeszcze bym dodała, taka uczciwość wzajemna. Jasne wyrażanie siebie, stawianie swoich granic też, pytanie, odstawienie czasem siebie na bok, a danie przestrzeni uczniom, żeby mogli się lepiej wypowiedzieć. Tylko to chcę zaznaczyć, to wszystko trwa, to wszystko jest procesem, to wszystko jest czasem też dużą pracą, wkładem, który my dajemy, i czasem może być tak, że my tego do końca nie zauważymy, bo to będzie miało swoje efekty, na przykład w moim przypadku w szkole ponadpodstawowej, albo nawet dopiero w późniejszych klasach. Dzięki, Marto. Mówisz o takiej świadomości, też samoświadomości, ale właśnie też o dostrzeżeniu tego dyskomfortu drugiej osoby i poszukaniu jakichś rozwiązań dla nich. No i właśnie też czasami jednak odwagi, żeby wyjść z jakichś schematów, które może nam dają jakieś poczucie bezpieczeństwa, ale mogą się okazać, no właśnie, nie do końca wspierające dla pozostałych z nami pracujących osób. Pojawił się też jeden komentarz na czacie. Ja go przeczytam również z myślą o nagraniu, które pozostanie z tego webinarium. Więc pan Aleksander pisze tak: bezpieczna przestrzeń to pojęcie, które często stosowane jest w psychologii, psychoterapii, oznacza wzajemny szacunek podczas rozmowy, spotkania. Właśnie ten szacunek gdzieś tam nam się przewijał, ale chyba jeszcze sam sobie nie został nazwany, więc tutaj się pojawił. Może stamtąd ono się wywodzi, to pojęcie. Z drugiej strony wydaje mi się, że coraz częściej wykorzystuje się to pojęcie jako wytrych, byle tylko marketingowo dobrze to brzmiało, w rankingach, w przestrzeni publicznej, w ramach działań PR-owych. Jest to dla mnie ważna idea związana z szacunkiem dla przekonań i zdrowo ułożonymi relacjami w grupie rówieśniczej, ale też w relacjach osoba ucząca się, osoba nauczająca.
Bardzo też dziękujemy za ten komentarz. Ty, Marto, włączasz mikrofon. Rozumiem, że chcesz się odnieść. Tak, bo chciałam tylko powiedzieć, że dopowiedzieć, że właśnie to budowanie, tworzenie tej bezpieczniejszej przestrzeni, no dla mnie nierozerwalnie jest związane właśnie z relacjami. I może nawiązując do tego, co ty powiedziałaś na początku, że może też dlatego nie chcemy, żeby to się stało takim, wiesz, sloganem, jak w pewnym momencie też to powtarzanie, jak ważne są te relacje, edukacja to relacja i gdzieś zagubienie tego sensu, tej głównej wartości. A chyba, żeby tego nie zagubić, nie stracić, to właśnie trzeba o tym rozmawiać i nazywać to i przypominać po prostu, żeby znowu nie wejść w tą pułapkę takiego właśnie sloganu, czy też wytrychu, jak tutaj pan Aleksander powiedział. No dobrze, to w takim razie spróbujmy odszyfrować, co dla nas za tym pojęciem stoi, a właściwie jak się przejawia w praktyce, bo w waszym przypadku to jak najbardziej są działania. I może pójdźmy tutaj w pewnym sensie chronologicznie, czyli zacznijmy od młodszych dzieci i od szkoły podstawowej. Więc ciebie, Marto, poprosiłabym o taką pierwszą prezentację twoich działań z tym ujęciem, co w tych działaniach tworzy tą bezpieczniejszą przestrzeń i też dlaczego ona jest potrzebna, by te wszystkie aktywności się zadziały. Dobrze, to ja powiem szczerze, że nauczyłam się, albo bo nie, bo to się nie można nauczyć, bo to jest proces, tak jak powiedziałam, to się cały czas dzieje, ale sam fakt w ogóle zastanawiania się, drążenia, myślenia, jak ja mogę w klasie, na moim przedmiocie tworzyć tą bezpieczniejszą przestrzeń, zaczął się pojawiać tak naprawdę od czasu, kiedy zaczęłam realizować z mniejszymi grupkami uczniów, uczennic, projekty, mini projekty, jakieś działania, w których byliśmy ze sobą bardziej związani, byliśmy ze sobą częściej związani, mieliśmy ze sobą kontakt nie tylko na jednym przedmiocie, ale tak naprawdę na przerwach, po lekcjach, również w online'ach. I tak naprawdę te rzeczy pokazały mi, o co w tej bezpieczniejszej przestrzeni chodzi. Właśnie o zbudowanie przede wszystkim takiej relacji opartej na życzliwości, na takiej otwartości, autentyczności. Na tym, żeby słuchać więcej niż gadać, żeby dawać tą przestrzeń do sprawczości, żeby mieć refleksję nad tym, co się robi i wyciągać wnioski. Jak zaczęłam realizować projekt życiowy, czyli skupię się teraz na pożeraczach smutku, które dotarły teraz już do ponad 300 szkół, ale pamiętam, że jak zaczęliśmy te działania, to były te działania stricte związane z przedmiotem, którego uczyłam wówczas w gimnazjum, czyli zajęcia techniczne. Czyli wtedy to nie był też projekt, to nie był też taki zwykły przedmiot język niemiecki, ale to nie było też żadne zajęcia, to nie były też zajęcia pozalekcyjne. To było w ramach zajęć technicznych, które ja sobie ubrałam w projekt, do którego włączyłam u wszystkich uczniów, których uczyłam, plus działanie dla kogoś z zewnątrz. Czyli od razu założyłam, że będziemy coś razem tworzyć, razem działać, w tym przypadku projektować i szyć maskotki, ale będziemy to robić już z intencją dla kogoś. I myślę, że to poczucie takiego sensu, poczucie takiego bycia, robienia czegoś ważnego, bo dla drugiego człowieka. Czyli, że to już nie zostanie gdzieś dla mnie albo nie zostanie odłożone na bok, tylko będzie dla kogoś, czyli też uświadomienie sobie, po co to robimy, jaki to ma sens, dlaczego. Było również dla mnie ważne później pod kątem też niemieckiego. Dlatego chcę o tym opowiedzieć, bo ja z tego bardzo dużo wyciągnęłam w kontekście tego, że i przedmiot, i lekcja niemieckiego stała się, miałam wrażenie, fajniejsza, właśnie życzliwsza, właśnie owiana tą bezpieczniejszą atmosferą.
Ale w tych działaniach, ja w te działania, w momencie, kiedy zrobiłam studia podyplomowe i dostałam dyplom dyplomowanej arteterapeutki, postanowiłam włączyć w to właśnie elementy działań arteterapeutycznych, czyli opartych o to, aby móc dać uczniom i uczennicom przestrzeń do tego, żebyśmy mogli pogadać przez to szyciem, przez tworzenie też tych emotek, przez tworzenie tych maskotek, również o tym, co nam w duszy gra, co nam w sercu gra, co się z nami dzieje, żeby przy tym była też taka po prostu rozmowa. I okazuje się, że fakt, że nagle nie było żadnych ocen, nie było żadnych, no nie wiem, no reguły były, ale to nie były reguły, to nie było sprawdzianów, nie było kartkówek. Nagle pojawił się po prostu człowiek, który jest ważny w centrum, pomimo tego, że uczyliśmy się nowych kompetencji, takich praktycznych, można powiedzieć, manualnych, uczyliśmy się projektowania od A do Z, co wcale nie było od początku takie łatwe, to wokół tego wszystkiego było takie bezpieczeństwo emocjonalne, ale też takie poczucie przynależności i robienia wspólnie czegoś dla kogoś. W to automatycznie włączyła się współpraca, włączyła się chęć wzajemnej pomocy, włączyła się takie poznawanie siebie zupełnie z innej perspektywy. I to się działo latami, aż przyszła pandemia. Kiedy wszyscy zostaliśmy tak jakby wkręceni w taką sytuację, włożeni w taki schemat, gdzie nie możemy wychodzić z domu, kiedy nie wiemy, kiedy wyjdziemy z tego domu, kiedy w ogóle nie wiemy, co się zadzieje, bardzo dużo stresu, lęku, bardzo dużo niepewności. I w tym momencie no, trzeba przejść na online. I ja w tym momencie myślę sobie, no ale jak będziemy dalej działać i szyć i robić te rzeczy w online'ach, bo jak zlikwidowano gimnazjum, to ja to dalej mogłam robić na zajęciach rozwijających kreatywność w szkole podstawowej. W związku z tym przyszliśmy, dziewczyny i chłopcy, którzy szyli, zabrali do domów materiały, plusze, tyle ile mogli, na 2 tygodnie tego pierwszego zamknięcia, kiedy myśleliśmy, że to będzie tylko 2 tygodnie. I okazało się, że oni po weekendzie wszystko uszyli. Czyli to, co mieli rozłożone na 2 tygodnie, okazało się, że zostało zrealizowane w przeciągu 3 dni, piątek, sobota, niedziela, co pokazało mi, jak bardzo im to daje takie uspokojenie, relaks, odcięcie od myślenia o różnych złych rzeczach. No i znowu wracamy do tego, że znowu to tworzy tą bezpieczniejszą przestrzeń, przynależność, bo my byliśmy ze sobą połączeni, wrzucaliśmy sobie, co szyjemy, na jakim etapie jesteśmy, to, co zrobił. I wtedy pomyślałam sobie, że skoro moi uczniowie w pielgrzymowicach tak dobrze im to robi w kontekście dobrostanu i bycia tu i teraz, no to zaprosiłam do tego szycia szkoły z całej Polski i obserwuję codziennie, bo codziennie różne szkoły, różni nauczyciele wrzucają informacje o tym, co się dzieje, jak te bezpieczniejsze przestrzenie są tworzone dla uczniów i uczennic poprzez właśnie wspólne bycie, wspólne spotkania, wspólne rozmowy, włączania w to, integrowania społeczności i szkolnej, nawet pracowników szkoły, administrację szkoły, ale również rodziców, dziadków, babcie i inną społeczność, która chce się włączyć i robić coś dla drugiego człowieka, jednocześnie czując się z tym drugim człowiekiem dobrze. I dla mnie to jest takie proste, bo niby przecież jesteśmy w szkole każdego dnia na każdych lekcjach z drugim człowiekiem, ale to odkrycie, że to chodzi o to, żeby czuć się z tym drugim człowiekiem dobrze, to było i jest ciągle dla mnie takim naprawdę odkryciem, nie odkryciem, ale uświadomieniem tego, co jest tak naprawdę ważne i o co tak naprawdę w tej bezpieczniejszej przestrzeni chodzi, żeby czuć się dobrze z drugim człowiekiem i z tym, co dla tego drugiego człowieka robimy. I może ja tutaj taką postawię kropkę i może jeszcze po prostu do tego wrócimy, ale chciałabym też dać Maćkowi głos, żeby opowiedział.
Jasne. Ja też dziękuję, że powiedziałaś, że ostatecznie to jest jakoś tam proste, bo też słuchając ciebie, to co jakoś tam dla mnie mocno przebijało, to że bardzo ważnym czynnikiem w kontekście budowania tej bezpieczniejszej przestrzeni jest czas, wspólnie spędzony czas. No i z jednej strony jest to zasób, którego może czasami czujemy, że mamy mało, a z drugiej strony w szkole siłą rzeczy jesteśmy razem i że to może być znowu wykorzystane jako ten czas, który jakoś nas łączy, a on z Twojej opowieści przynajmniej jest takim elementem, no, jakoś tam wiążącym, jeżeli to jest właśnie czas spędzony razem. I jak słyszę też we wspólnym działaniu, w którym mamy jakieś poczucie sensu, a na przykład to poczucie sensu płynie z tego, że robimy też coś dla kogoś, ale równie dobrze możemy to poczucie sensu budować w inny sposób, że robimy też coś dla siebie i że to jest no tak, jakimś takim ważnym spoiwem czy budulcem tej bezpieczniejszej przestrzeni. To Maćku, ciebie byśmy poprosiły w takim razie o opowieść już o szkole ponadpodstawowej i może właśnie o opowieść o twojej konkretnej szkole. Też już sam wspomniałeś, że została wyróżniona jako taka szkoła bezpieczna, przyjazna osobom LGBTQ+, ale co to właściwie znaczy i na czym w działaniach to polega u Was i u Ciebie na lekcji, ale też po prostu u Was w szkole? Pierwsza odpowiedź, jak mnie osoby pytają, co wy robicie w waszej szkole, że zajęliście takie miejsce w rankingu, brzmi: my nic specjalnego nie robimy, my po prostu staramy się, żeby wszyscy się wzajemnie szanowali, bo na przykład w mojej szkole nie organizuje się wcale tęczowych piątków, jakichś specjalnych imprez związanych z społecznością LGBT, natomiast mamy naprawdę wyczuloną uwagę, żeby każdy uczeń, każda uczennica i każda osoba ucząca się w naszej szkole dobrze się czuła. Myślę, że początkiem dla mnie jest tutaj kwestia języka, którymi się posługujemy. Ja bardzo dawno temu, ćwierć wieku temu, usłyszałem zdanie profesora Bralczyka, które we mnie głęboko tkwi: możesz nie mówić, co myślisz, ale myśl, co mówisz. No i kierując się tą wypowiedzią, ja już prawie 20 lat, może więcej niż 20 lat, bardzo się przypatruję językowi mojej komunikacji z osobami, które zasiadają u mnie w klasie. I nie chodzi tutaj już nawet o feminatywy, osobotywy, normatywy, które teraz stały się bardzo popularne, a te 15-20 lat temu, jak zaczynałem, no to ludzie bardzo patrzyli zdumieni, w jaki sposób ja rozmawiam. Zresztą zwykle uczennice i uczniowie wychwytywali to, że mówię inaczej. Mówili: czemu pan do nas mówi, uczniowie i uczennice? Czemu pan nam pisze w dwóch wersjach na przykład polecenia na kartkówkę? No dzisiaj to się staje powoli naturalnym, choć niektórzy uważają, że jest to sztuczne. Ja powiem tak, to tak jak chyba zaczynałem być kierowcą i każda zmiana jakiegokolwiek przycisku, mechanizmu, dźwigni, pedała, to było coś, na czym musiałem czuwać. Teraz właściwie po tych już prawie 20 latach to jest dla mnie automatyczne, że wydaje mi się, że w wysokim stopniu mówię językiem otwartym, inkluzywnym, równościowym, choć oczywiście, tak jak powiedziałem, do perfekcji nigdy nie dojdziesz, cały czas się zastanawiaj. Zastanawiaj się, czy nie używasz stereotypów w mowie, czy nie. Już też niektóre są łatwe do wychwycenia, kiedy mówisz: hej, podjęliście już męską decyzję w tej sprawie. Niektóre są może trudniejsze do wychwycenia. Zresztą, jeżeli to taka kwestia języka, to jest też kwestia stereotypowego przydziału zadań. No, już sam się pilnuję, że jak miałem jakiś kłopot ze sprzętem elektronicznym, na przykład w klasie, to mówię: hej, czy są tu jakieś dziewczyny albo jacyś chłopacy, którzy by mi pomogli, bo zapewne 10 lat temu bym prosił tylko chłopaków o pomoc w tej kwestii. Czyli właśnie to dostrzeżenie, że mamy osoby
zróżnicowane płciowo i w związku z tym język, który jest językiem mężczyzn w publicznej debacie, trzeba przepracowywać i przypatrywać się, czy nie używam jakichś schematów stereotypowych, jest dla mnie ważny. Druga rzecz, bo na przykład ktoś złośliwie się mnie zapytał, kiedy w to miejsce w rankingu zajęliśmy, to co, to u was na przykład nie ma już uczniów, którzy, bo ja wiem, nienawidzą ruchu chorzów, bo jesteście tak tolerancyjni wzajemnie. Ja mu powiedziałem, że oczywiście, że do nas przychodzą osoby, które już mają wbudowane kulturowo olbrzymie ilości stereotypów i uprzedzeń, ale też wszyscy uczniowie i uczennice, z którymi pracuję, gdziekolwiek się da, na hicie, na godzinie wychowawczej, na historii, w rozmowach, na wycieczkach szkolnych, biorę i przemycam im treści związane z dobrą komunikacją, czyli poznają taki łańcuch od stereotypu przez uprzedzenie do dyskryminacji. Rozmawiamy o, przepraszam, rozmawiamy o tym, czym jest tolerancja i gdzie są jej granice. Rozmawiamy o tym, jak skutecznie się komunikować, czyli nie wiem, od omawiania jakichś kwadratów Fontuna, czyli tych czterech poziomów komunikacji, ale nie na zasadzie teorii, tylko w praktyce właśnie staramy się zrozumieć, korzystając z tych modeli, skąd się biorą między nami czasem napięcia, między nami a członkami, członkiniami naszych rodzin. Także komunikacja jak najbardziej otwarta, komunikacja, w której staramy się unikać myślenia stereotypowego i komunikacja, w której staramy się rozumieć, co ona za sobą pociąga. No, prowadzę też czasami takie wydarzenia, które są bardziej konkretne. No, w tej chwili na przykład jesteśmy w fazie przygotowań. Zaraz mi żona chce wyrwać komputer, bo przygotowujemy się razem. Za 2 tygodnie w naszej szkole odbędzie się żywa biblioteka, czyli pojawią nam się żywe książki. Będziemy mieli byłego więźnia i zarazem byłego trzeźwego w tej chwili narkomana i alkoholika. Będziemy mieli księdza, będziemy mieli amazonki, będziemy mieli lesbijki, będziemy mieli muzułmankę, muzułmana. Będziemy mieli osoby neuroróżnorodne, będziemy mieli osobę transpłciową, która jest ojciem osoby transpłciowej, będziemy mieli gejów, będziemy mieli emerytów. Około 30 osób, które są zaproszone do szkoły. Nie jest to pierwsza nasza żywa biblioteka, bo jest to piąta edycja, w której nasi uczniowie i uczennice spotkają się z osobami, które zwykle są otoczone potężnym bagażem stereotypów i będą mogły przez 15-20 minut porozmawiać sobie z tymi osobami, wziąć i wytworzyć nowy poziom rozumienia, z kim żyjemy w społeczeństwie i o kim słyszymy, a z kim często nigdy nie mieliśmy okazji się wziąć i spotkać. Także ta żywa biblioteka to jest coś, co nas teraz zajmuje. Zresztą dzień wcześniej będziemy mieli Dzień Praw Człowieka, będziemy mieli gościnię, która opowie nam, jest wolontariuszką na wyspie Lesbos, pracuje z osobami uchodźczymi. Bardzo ważną dla mnie rzeczą, bo jestem trenerem takiego programu skierowanego do chłopców, metody Sztama, jest rozmawianie z chłopakami o emocjach i w ogóle z osobami uczniowskimi, bo w tym świecie, w którym poznajemy tajniki fleksji języka polskiego, różniczki, mam wrażenie, że czasami nie rozmawiamy o rzeczach zupełnie podstawowych i w związku z tym no, nazywanie emocji, rozpoznawanie ich jest czymś niezwykle trudnym. Czasami prowadzę w mojej szkole warsztaty właśnie metodą Sztama, które służą tego, żeby rozwijać inteligencję emocjonalną moich uczniów i asertywność. W tym momencie mówię uczniów, bo to jest skierowane do chłopaków. Pewną alternatywą są koleżanki, czy to z Fundacji Herstory, czy z Fundacji Owoc Spotkania, które prowadzą z kolei zajęcia Vendo, które mają zbudować właśnie pewność siebie u dziewcząt, postawy asertywności, pewne umiejętności samoobrony, które zresztą ta samoobrona bardziej polega na
pracy tym, co jest w głowie, niż na pracy z ciałem. To są takie rzeczy. No, od 20 lat w ogóle prowadzę szkolną grupę Amnesty International, teraz to się nazywa Szkolne Grupy Praw Człowieka. I to jest też taka myśl o tym, że no niektórzy mówią, szkoła ma przygotować do życia. Nie, szkoła jest w ogóle życiem i szkoła no ma za zadanie właśnie maksymalnie wykraczać poza mury tego życia, reagować na to, co się w świecie dzieje. No dla mnie taką przestrzenią było właśnie założenie już 20 lat temu tej mojej szkolnej grupy. Wtedy pracowałem w innej szkole, bo od 5 lat, dziękuję pani minister Zalewskiej, że musiałem zmienić szkołę, bo zabrakło mi godzin w dotychczasowej placówce. Także, no ale tutaj też się odnajduję z działalnością w Amnesty International. No to jest taka dla mnie ważna działka. No i te bardzo duże zjawiska, typu właśnie maraton pisania listów, żywa biblioteka, Dzień Praw Człowieka, ale z drugiej strony te działania, które rok w rok dbam, żeby każdy, nie tylko ja, bo moje koleżanki, koledzy też, każdy rocznik, oczywiście, że niesie swoje uprzedzenia i stereotypy, ale zna też mechanizmy psychologiczne, co je buduje, ma możliwość zastanowienia się, co może zmienić sama w sobie. Też staram się, żeby zawsze takie zajęcia kończyły się właśnie dyskusjami, jak uczynić naszą szkołę jeszcze bezpieczniejszą, i zawsze co roku powstaje garść drobnych albo poważniejszych pomysłów, które na ile to możliwe, staramy się w kolejnych latach realizować. Teraz już powoli kończąc, chciałem powiedzieć, że spotkałem się z ludźmi, którzy zresztą współpracują z SEO. Mam nadzieję, że mi Elżbieto wybaczysz. Nie jest to jakaś forma promocji. Jest taka łódzka fundacja, nazywa się Owoc Spotkania, która pracowała ostatnio i są one dostępne w sieci na licencji Creative Commons, więc każda z Was i każdy z Was może się tym poczęstować. Dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest taka gra Fort Mind, gra o rozwiązaniach. To są takie karty, które służą temu, że osoby w klasie, można też ze starszymi rocznikami pracować w szkole podstawowej, dostają pewne sytuacje, które naprawdę są sytuacjami, które mogą w życiu spotkać osoby w ich wieku. Z pewną granicą nie są to sytuacje jakieś bardzo drastyczne. I gra jest tak zaprojektowana, żeby młodzież ze sobą szukała właśnie rozwiązań dla każdej kolejnej grupy, która przedstawia swój problem. Jedni z perspektywy działania, drudzy emocji, trzeci myśli, relacji, sensu. Jest na stronie Fundacji Owoc Spotkania dostępny cały scenariusz, karty możliwe do wydrukowania, więc możecie to sobie ściągnąć. Bardzo zapraszam. Druga rzecz to też takie zaprojektowała Fundacja Owoc Spotkania karty, które służą do temu, żeby z jednej strony można dokonać samorefleksji, można spotkać się z drugim nauczycielem, nauczycielką i z tymi kartami pracować nad rozwiązywaniem swoich problemów. Taki pomysł na taką budowę właśnie superwizji edukacyjnej. Można pracować nawet w dużym zestawie osób z grona pedagogicznego. Bardzo Was zapraszam. W ogóle Wam jeszcze jedną rzecz polecę, jeśli można. Wpiszę Wam teraz, tylko muszę zaznaczyć wszystkich. O, kod mi tutaj jeszcze napisał As. As to był pies akurat, przechodząc. Wpiszę Wam adres do Padletu, którego używałem pracując w Szkole Otwartości, kiedy mentorowałem gdzieś tam dla CEO. Ten Padlet nie powstał z myślą o tym dzisiejszym webinarium, ale jest bardzo zbieżny. Znajdziecie tam po prostu kilka podręczników antydyskryminacyjnych, pakiet CODE, no, antydyskryminacja, podręcznik Kompas, podręcznik Sztamy, w którym znajduje się właśnie taki fajny materiał Gwiazda Emocji, który jest dla mnie super materiałem wyjściowym, żeby o emocjach rozmawiać. Jest tam trochę różnych linków, więc już Wam to tutaj wpisuję i zapraszam, żeby się częstować. Mam nadzieję, że nie popełnię błędu.
Chyba wysłałem, gdyby ktoś sprawdził i odpisał, czy to generalnie zadziałało. A nie, dałem wam adres do mojego szkolnego Padletu. Maluceńka zmiana. Padlet.com Maciek Edu. Tak, 002. O, teraz będzie chyba działało. Dobra. No to takie moje uwagi Maćka Śliwy. Oczywiście przygotowawszy sobie na kartce w moim ferworze wypowiedzi, troszeczkę powiedziałem to może chaotycznie, ale mam nadzieję, że wychwyciliście te rzeczy, na których zależało mi, żeby zostały usłyszane, takie jak Żywa Biblioteka czy Szkolna Grupa Amnestyjna. Czy to, że na wszelkich możliwych okazjach warto z uczniami, uczennicami rozmawiać o emocjach, o tym, skąd się biorą stereotypy. I nieważne, że jestem polonistką, matematyczką, fizykiem, uczę wychowania fizycznego, zawsze można po prostu, będąc też czujnym i usłyszawszy jakąś wypowiedź niepokojącą, zaprosić uczniów i uczennice do rozmowy, która może zmienić świat. Dziękujemy Ci bardzo, Maćku, i dziękujemy też za wszystkie linki, które się tutaj na czacie pojawiły. W międzyczasie też Jasiek wrzucił linki do materiałów owocu spotkania, więc można też kliknąć już tam bezpośrednio się dostać do tych zestawów. I dziękuję też za podsumowanie swojej wypowiedzi teraz. I ja bym się chciała złapać tego elementu, o którym i ty wspomniałeś, i też Marta o tym mówiła, czyli tak naprawdę tej edukacji takiej społeczno-emocjonalnej i tych umiejętności komunikacyjnych, ale właśnie też tych umiejętności związanych z nazywaniem emocji, rozpoznawaniem emocji i w ogóle jakąś taką umiejętnością, gotowością, ale też otwartością do mówienia o swoich emocjach. I tu bym chciała wrócić do ciebie, Marto. Bo ty w tych swoich twórczych działaniach zachęcasz właśnie do refleksji wokół swoich emocji, do wyrażenia też siebie jakoś twórczo. I chciałam ciebie zapytać o takie ramy bezpiecznej, twórczej pracy. Jeżeli wiesz o co mi chodzi. Jak tworzysz tę atmosferę, żeby osoby, które biorą udział w warsztatach, no właśnie, czuły się bezpiecznie, czuły się, że są w miejscu, w którym mogą opowiedzieć o jakichś swoich uczuciach, czy mogą znaleźć sposób na opowiedzenie czegoś o sobie, o czym na przykład na lekcji przedmiotowej może nie zawsze mają ochotę albo nie zawsze mają na to przestrzeń. To co jest potrzebne, żeby takie działania też były dla uczniów, uczennic wspierające, a mnie bardziej stresujące, że trzeba jeszcze coś od siebie pokazać bardziej i się odsłonić być może. Nawiążę trochę do tego, co Maciek powiedział, czyli że o to, jak kto się czuje, jak co u niego słychać, jak się ma, o to, żeby wybadać, z jaką energią, z jakim samopoczuciem przychodzi, to tak naprawdę dużo od nas nie trzeba. I to może robić każdy nauczyciel na każdym przedmiocie, naprawdę na bardzo różne sposoby. Bo możemy i po prostu uczniów, zaczynając od tych najmniejszych, dopytać na zasadzie jakiegoś termometra uczuć, dopytać na temat skali, zrobić to w sposób za pomocą losowania różnych patyczków, po właśnie po prostu zadanie zwykłego pytania i posłuchanie tego, co uczniowie, czy też uczennice, czy też osoby uczniowskie mają po prostu do powiedzenia.
Natomiast ja mam to szczęście, że jako arteterapeutka i zarówno w gimnazjum, jak jeszcze pracowałam i później w szkole podstawowej, mogłam w ramach czy to zajęć technicznych, czy artystycznych, czy zajęć rozwijających kreatywność, a także ja jako wychowawczyni robiłam to w ramach godzin wychowawczych, realizować takie cykle zajęć, które właśnie twórczych zajęć w wyrażaniu po prostu tych swoich emocji nie bezpośrednio, bo to jest trudne, to jest bardzo trudne. Jak mamy pomyśleć o tym, jakie emocje przychodzą nam do głowy, albo jak się czujemy, to z reguły odpowiadamy okej, okay, jest super, albo wymieniamy te podstawowe emocje, złoszczę się, smucę, to dobra, jestem zadowolony, radosny. Wstydzę się, frustruję, a jeśli chodzi o tą większą rozpiętość, tą większą paletę, to często my dorośli mamy z tym problem i ja to widzę, jak prowadzę warsztaty rozwojowe dla nauczycieli chociażby, że sami na początku jednak nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Dzielimy uczucia na negatywne, na pozytywne, co oczywiście jest niepoprawne, bo są przyjemne i nieprzyjemne i każde są nam potrzebne. W związku z tym ja robię to z elementami arteterapii, zapraszając uczniów do takiego i uczennice do takiego cyklu działań, w których będą siebie wyrażać metaforycznie, czyli poprzez tworzenie kolaży, które wyrażają ich, poprzez tworzenie słów, które ich reprezentują. I wówczas idą nożyczki, gazety, czasopisma, różne inne elementy kreatywne i kolorowe w ruch, i to daje im taką przestrzeń, w której oni mogą siebie wyrazić, mogą siebie pokazać i mogą to zrobić w taki sposób, w jaki chcą, ponieważ to nie podlega ocenie. I takie zasady takiego działania w ramach pracy z elementami właśnie arteterapeutycznymi, to najważniejsze to jest ten trochę taki kontrakt, czyli że tu się nie oceniamy, nie rywalizujemy, to nie jest plastyka, to nie jest technika. Każda praca, każde dzieło, każdy wytwór, który powstanie, jest tak samo ważny i nie będzie piękny, bo będzie stworzony tu i teraz i przez nas samych i będzie odzwierciedlał to, co nam teraz w duszy gra. I często, gęsto wymaga również od nas nauczycieli, od nas edukatorów w tym momencie, po pierwsze, takiej cierpliwości, otwartości również na to, że może powstać pusta praca, na przykład z przyklejoną kropką na środku, takiej gotowości na ciszę, bo my tu mówimy, jak właśnie rozmawiać, ale czasem właśnie cisza jest potrzebna do tego, żeby zacząć rozmawiać. A my, nauczyciele, mamy trochę i nauczycielki, mamy trochę problem z tą ciszą, szczególnie kiedy my byśmy chcieli coś powiedzieć, więc to jest taki kawałek pracy naszej. Ale to, co ja sobie wzięłam bardzo z arteterapii i przenoszę na te zajęcia, to jest globalna i indywidualna autorefleksja. I to można przenieść tak naprawdę na różne działania, w których chcemy, żeby na osoby uczniowskie, uczniowie, uczennice, żeby się w jakiś sposób twórczo wyrazili. Bo to polega na tym, że po daniu uczniom, uczennicom, grupie jakiegoś określonego czasu na stworzenie pracy pod tytułem, który my nadamy, ja stworzyłam sobie wtedy taki cykl, gdzie było ja i pusta kartka, ja i moja dłoń, ja i mandala, ja i moja maska, i pod każdym etapem działań, pod każdym tytułem, ja i moje odbicie na przykład, pod każdym kryła się jakaś głębsza praca z czymś związanym z nami, z tym, jak się postrzegamy, co w nas siedzi, z uzewnętrznieniem siebie poprzez właśnie twórcze działania. Jak wykonamy tą pracę, to działanie, no to robimy prezentację. Ja lubię podłogę do tego wykorzystywać. Ważne jest to, żeby też nie podpisywać się na pracy, tak jak to zwykle bywa, że się podpisujemy na tej stronie zewnętrznej i wszyscy widzą. Właśnie nie, to jest też taka główna zasada, że jeśli już, to inicjałami, ale z tyłu. Bo tutaj nie chodzi o to, żebyśmy od razu wiedzieli, że Kasia, Adaś czy Krysia stworzyli tą pracę, chociaż oni i tak siedzą wspólnie, ale właśnie ważna jest też ta przestrzeń, jak tworzymy tę pracę. Możemy siedzieć wspólnie, ale możemy iść gdzieś totalnie na bok, możemy siedzieć przy stole, a możemy sobie usiąść na ziemi.
Tu każdy ma też tą dowolność i szuka sobie tej przestrzeni, żeby poczuć rzeczywiście siebie. I na początku przypatrujemy się tym pracom, po prostu i sobie rozmawiamy, co widzimy. Takie proste, a jednak tak rzadko używane. Po prostu, co widzimy, jaka refleksja się w nas pojawia, jakie myśli, jak patrzymy na te wszystkie prace. I tu się zaczyna już piękna historia, bo tak naprawdę nie wychodzimy od ja, tylko wychodzimy od my, czyli troszeczkę szukamy punktów wspólnych albo tych, które nas różnią, co już jest bardzo ważnym elementem działania. I później. No to już jest bardziej arteterapeutyczne, że ja mogę zadawać pytania pogłębiające, ale które bardziej chcę pokazać, co może każdy nauczyciel spróbować, więc możemy łatwo przejść do tego, czy ktoś chciałby opowiedzieć o swojej pracy i o emocjach i na początku, jakie towarzyszyły mu w trakcie tworzenia tej pracy. Czyli nie już od razu nazywanie tego, co tu powstało, emocjami, bo to jest jeszcze sfera trudna do określenia, ale tym już, czy to było trudne, czy to było łatwe, czy to ci sprawiło przyjemność, czy nieprzyjemność, czy to cię wkurzyło może, a może poczułeś szczęście, to jest rozmowa o tym właśnie. Co się zadziało, żeby zobaczyć, jak różne mają ludzie perspektywy i jak różne właśnie te uczucia, te stany emocjonalne mogą im towarzyszyć, albo jak mają podobne, bo to uczy nas bycia właśnie razem i to tworzy tą atmosferę właśnie bycia w czymś razem, co tutaj Maciek posłużył się takim cytatem profesora Bralczyka, a ja uwielbiam taki cytat Maya Angelou, że ludzie zapomną, co powiedziałeś, co zrobiłeś, ale nigdy nie zapomną tego, jak się przy tobie czuli, albo jak cię się czuli w przestrzeni, którą ty dla nich stworzyłeś. I te działania mają właśnie na celu, żeby tworzyć taką bezpieczną przestrzeń dochodzenia do siebie poprzez działania twórcze i odpowiednio przygotowane i systematycznie prowadzone, naprawdę prowadzą do takiego momentu, w którym już uczniowie mówią o przyjemnych i nieprzyjemnych emocjach, nazywają je. Ja na koniec jeszcze daję taką kartę autorefleksji, gdzie każdy ma spróbować nadać tytuł swojej pracy, pomimo że zawsze tytuł zajęć jakiś był, to ja proszę ich o to, że jeśli chcą, to oczywiście mogą dać tytuł taki, jaki był naszych zajęć, ale może mają swój pomysł na tytuł pracy, którą stworzyli, i to jak najbardziej mogą napisać. I proszę ich o taką refleksję na temat tworzenia pracy i refleksję po. Jak już patrzą na to, co powstało, to czy jest jakaś, czy chcą się czymś podzielić. I to, czym oni się dzielą, to jest naprawdę niesamowite. I początkowo prowadziłam tylko warsztaty dla dziewczyn, bo chciałam, wiecie, tak wzmocnić dziewczyny, to poczucie pewności siebie, wartości w okresie dojrzewania, ale później już zaczęłam tworzyć cykle dla całych klas, gdzie byli i chłopcy, i dziewczyny. Co jest najpiękniejsze w tym, że to dla wszystkich na początku wydaje się mega takie śmieszne, dziwne, się śmieją, gadają ze sobą, a po 10 minutach już samoistnie robi się cisza, skupienie i każdy rzeczywiście już pracuje gdzieś tam nad tworzeniem swojego dzieła, swojego wytworu w zależności od tematu i oczywiście w zależności od materiału, jakim pracujemy. Więc ja nie wiem, czy ja w tym wszystkim odpowiedziałam na Twoje pytanie, ale teraz się bardzo wkręciłam i jeszcze mi się emocjonalnie przypomina to, co się dzieje. Ja wrzucę zaraz Wam link mojego jednego wystąpienia, w którym starałam się w pół godziny opowiedzieć o takim całym cyklu działań, co się zadziało, bo to są bardzo takie emocjonalne kawałki i ja wiem, że takie pudełeczka na przykład natychmiastowego pocieszenia, w których w środku uczniowie sobie pisali słowa, które kierują do samych siebie w sytuacjach trudnych czy nieprzyjemnych dla nich, są z nimi do tej pory. I jak przychodzą mnie odwiedzać, to zawsze mówią, wie pani, bo ja to pudełeczko natychmiastowego pocieszenia to noszę cały czas ze sobą w plecaczku. I to są takie rzeczy, które pozwalają nam otwierać się najpierw na tą twórczość taką artystyczną, później na innych, bo słuchamy innych, słuchamy perspektywy, widzimy podobieństwa, ale również różnice z pełną akceptacją tego, co się zadzieje, i przez to otwieramy się również na siebie.
na to, że chcemy również powiedzieć o sobie, że chcemy również opowiedzieć o tym, jak się czujemy, co myślimy, a to nam otwiera furtkę do czucia się po prostu lepiej, zwiększa nasze poczucie wartości, pewności, wiary w siebie i takiej akceptacji przy okazji. Więc no tak bym to spuentowała. Bardzo dziękuję. Ja czuję, że usłyszałam odpowiedź na Twoje pytanie. I dziękuję Ci bardzo za przedstawienie tego procesu, bo myślę, że to jest ważne, żeby tutaj zwrócić uwagę, że ten moment, w którym ja się mogę podzielić już jakąś swoją głębszą refleksją, jest takim etapem, kiedy ten proces już jest głęboko jakoś tam zaawansowany, że zaczynacie też od kontraktu, który jakoś tam wam rysuje ramy tego spotkania, że ważny jest brak ocen i że najpierw jest to twórcze działanie, w którym ja mogę się też w pewnym sensie schować za jakąś metaforą. Podobnie jest w działaniach dramy stosowanej, w której mówi się właśnie o tym, że jest ten płaszcz roli i ja mogę czegoś doświadczyć w roli, nie muszę od razu przyznawać się do jakichś swoich tym działań, odczuć. I że jest kilka tych etapów, na których ja się też mogę zatrzymać, że to nie jest tak, że już mów mi o swoich uczuciach, gdzie ja jeszcze nie do końca umiem je nazwać, a poza tym nie wiem, czy mam zaufanie, żeby tobie to powiedzieć. Tylko tutaj to już jest moment, w którym jest jakoś zbudowana grupa, jest to poczucie bezpieczeństwa, że nie będę jakoś tam oceniana pod kątem, nie wiem, swoich umiejętności artystycznych czy swoich przeżyć, doświadczeń. I dopiero na koniec ja też mogę zdecydować, i jest to jakoś tam dobrowolne, czy ja chcę się tym podzielić, już tym najgłębszym doświadczeniem, tym otwarciem na samego siebie, czy chcę to zachować dla siebie i też mogę. Więc. Bardzo dzisiaj dziękuję za nakreślenie nam tego procesu, bo myślę, że z niego też można czerpać nie tylko do działań takich arteterapeutyczno-edukacyjnych, że to jest jakiś schemat, który można w różnych momentach powtórzyć, czyli że mamy ten kontrakt, umawiamy się na różne rzeczy, które nam pomagają wbudować relacje. I dopiero stopniowo dajemy sobie znowu czas na pogłębianie relacji i otwieranie się jakoś na siebie, no i budowanie tej współpracy jakoś w grupie, również w sytuacji edukacyjnej. Ciebie, może tak, zostało nam 6 minut, więc ja bym chciała jeszcze sprawdzić z Państwem, czy mają Państwo jakieś pytania. Jeżeli tak, to prosiłabym o zapisanie je na czacie i postaramy się może na nie jeszcze szybko odpowiedzieć, jeżeli jakoś się pojawią. Tak, boję się zaczynać kolejnego pytania, bo wtedy nie wiem, czy zdążymy objąć wszystko. Więc tak chwilę popatrzę, popracuję z ciszą, o czym mówiła Marta. Czy coś się pojawi? A jeżeli nie, albo jeżeli się jeszcze pojawi, to ja będę jakoś reagować, to chciałam wrócić do ciebie, Maćku, na chwilę i dopytać o te rzeczy związane z językiem. Trochę nawiązując też do tego wątku kontraktu grupowego, czy umawiania się na różne zasady, o których mówiła Marta. Ja sobie jakoś bardzo biorę to zdanie, które powiedziałeś, że cały czas się zastanawiaj. Myślę, że to cenna wskazówka, jeżeli chodzi o te działania dotyczące czy bezpieczniejszej przestrzeni, czy też w ogóle działania antydyskryminacyjne. Ale chciałam Cię dopytać o te praktyki związane z językiem, bo mówisz o swoim podejściu do tego, a czy w Twojej szkole jest tak, że jakoś się, nie wiem, wspólnie umawiacie
na poziomie całej szkoły też, co do języka albo co do właśnie innych różnych praktyk, które wspierają to poczucie bezpieczeństwa. Powiedziałeś o toaletach między innymi, ale czy jest coś jeszcze takiego, co obejmuje szerzej niż tylko twoją świadomość języka, komunikacji i relacji? No, nie spodziewajmy się, że wszystkich i wszystkie osoby w szkole przekonamy, ale startowaliśmy i startowałyśmy we wrześniu tego roku warsztatami, rozmawiając właśnie o poziomie otwartości w naszej szkole. I jedną z ważniejszych kwestii było właśnie rozmawianie po pierwsze, dlaczego to jest ważne, czy to jest ważne, a może nie jest wcale ważne. A jeżeli już się wzajemnie zbliżamy do przekonania, że jest ważne, to w takim razie jak? Czyli zrobiliśmy taki wysiłek w naszej szkole, żeby w części grona uwspólnić ten język, który używamy. Mamy też uwspólnioną kwestię, chociażby omówioną. To nie jest, i ta trochę żałuję, to nie jest wpisane wręcz w pewien katalog, który byłby spisany i formalny. Ale nieformalnie mamy też ugadane kwestie związane z osobami, które nie chcą używać imion, z którymi przyszły w papierach do szkoły. A że dla nas jest oczywiste, że te dead name'y odrzucamy i do uczniów, uczennic zwracamy się w taki sposób, jak oni, ono sobie bierze po prostu i życzy. No, ta kwestia tych osób szczególnie niebinarnych, to jest rzecz, która nam bardzo leży na sercu, bo tak się akurat złożyło, że mieliśmy najrozmaitsze sytuacje i tych osób mieliśmy w ostatnich latach i mamy jeszcze cały czas no, taką grupę, która wymaga od nas właśnie uważności, ale też dzięki tym osobom fantastycznym wiele się nauczyliśmy i wiele się rozwinęliśmy i rozwinęłyśmy w swoich działaniach. No, ja zawsze zresztą przestrzegam, bo czasem można wylać dziecko z kąpielą. Nigdy nie staram się, jak gdyby, nie wiem, automatycznie wszystkich poprawiać. Jak ktoś w moim otoczeniu w szkole z koleżanek, kolegów. No nie ma tej gotowości jeszcze, albo nie ma tego przekonania, że w ogóle warto to brać i używać. No niemniej no staramy się takimi właśnie oddziaływaniami przez warsztaty, przez spotkania, przez, nie wiem, puszczenie sobie na Facebooku. Jest to na moim padlecie link na przykład do bardzo wspaniałego wystąpienia na TEDzie w Koszalinie. Polonisty Macieja Makselona, bardzo Wam wszystkim osobom słuchającym polecam. No, czyli nie jest to wielkie działanie systemowe, ale jest w tym wszystkim współpraca, jest w tym wszystkim w pewnych kwestiach pewien zdecydowany konsensus, jeżeli chodzi o pewne kategorie osób, które uczęszczają do naszej szkoły, a reszta to jest taka no, pozytywistyczna praca, która mam nadzieję, że spowoduje, że no, coraz bardziej będziemy właśnie tą szkołą otwartą. Zresztą dwa lata temu, w czasie pandemii, to jeszcze było, braliśmy udział w takim projekcie międzynarodowym, który się nazywał właśnie Inclusive School. I to był też ten czas, kiedy pracowaliśmy i z naszymi koleżankami w szkole bardzo dużo zdalnie, ale też do właśnie różnych otwartych aktywności zapraszaliśmy osoby z naszej szkoły. Dziękuję. Dziękuję Wam bardzo. Poproszę Was w takim razie na zakończenie o jakieś takie, może jedno zdanie, może chcecie spróbować jedno słowo, z którym jakoś dzisiaj kończycie. Bardzo Wam dziękuję za taką wspólną Nie wiem tylko, czy widzisz, refleksję. ja się piszę, że jest jedno pytanie. Jest jedno pytanie, ale to dotyczy ankiety. A.
Tak, bo ja tutaj na czacie czuwałam i w kwestii organizacyjnych. Jasiek wrzucił link do ankiety i ta ankieta kończy się na jednym pytaniu i bardzo prosimy o wypełnienie. Zachęcam też jeszcze do sprawdzenia całego czatu, bo tutaj się pojawiło bardzo dużo linków z materiałami i od Maćka, i od Marty. Pojawiło się też zaproszenie na warsztaty, jeżeli dobrze zapamiętałam, 10 czerwca z Tobą, Marto, więc będzie można samemu samej też doświadczyć takich działań, które Marta proponuje i na własnej skórze się przekonać, co nam to robi i czy jest tam jakiś element, z którego możemy skorzystać w naszych praktykach budowania bezpieczniejszej przestrzeni. Coś nam się tu pojawiło. Są podziękowania za ciekawą garść inspiracji. Ja Wam również bardzo, bardzo dziękuję za to, co do tej pory robiliście, za to, że się chcieliście z nami dzisiaj tym podzielić i za Waszą energię do działania dalej. Trzymam za wszystkie Wasze inicjatywy bardzo kciuki. A Was bym poprosiła na koniec właśnie takie jedno zdanie, albo nawet jedno słowo, z którym chcecie jakoś zakończyć tę dzisiejszą naszą refleksję. Co Wam dzisiaj po tej wspólnej rozmowie najbardziej zostało, o czym byście chcieli pamiętać? I Państwa też, jeżeli mają Państwo ochotę, zapraszam do tego jednego słowa na czacie. Takie wyzwanie może, ale spróbujmy. Kto gotowy, to nie chcę was tutaj wskazywać palcem teraz już na koniec. Dobrze, ja myślę, że ja pójdę na spontanie to, co mi się nasunęło, jak powiedziałaś, czyli ja bym tutaj zakończyła słowem odwaga. Odwaga do wyjścia ze swoich schematów, odwaga do tego, żeby przyjrzeć się swoim przekonaniom, odwaga do tego, żeby wyjść naprzeciwko trudnościom, odwaga też, żeby zrobić coś inaczej. Odwaga do też takiej akceptacji, do otwartości na innych. Myślę, że to wszystko ma taki początek, żeby się po prostu odważyć, też zauważyć coś, czego być może nie zauważamy. Więc zachęcam nas wszystkich do bycia odważnymi. Dziękuję. Na czacie pojawia się inspiracja, nowatorstwo. Od ciebie, Maćku. W szkole bardzo często rozmawiamy o rzeczach ważnych. Tak często rozmawiamy o rzeczach ważnych, że nie mamy czasu rozmawiać o rzeczach bardzo ważnych. I ja zapraszam dzisiaj siebie i zapraszam Was do pomyślenia, co w szkole tak naprawdę jest bardzo ważne. Dziękuję. Dziękuję Wam bardzo. Odczytam jeszcze z czatu A ja tylko jedno ze chciałam w słów międzyczasie, działania. bo Janek też mnie o to prosił, że chciałabym zaprosić Państwa albo też kolegów, koleżanki do tego, żeby uczestniczyć za tydzień w warsztacie. Ja Wam pokażę, stworzymy sobie własnoręcznie takie pudełeczko, a do tego pudełeczka uszyjemy pożeracza smutków. Ja tu akurat mam słonika. A do niego włożymy jakieś myśli, sentencje, cytaty, kawałki piosenki, co też będziecie chcieli i czuli, do środka, coś, co będzie nas wzmacniało i motywowało do działania. Więc całość będzie opisana na wydarzeniu, co trzeba mieć, co trzeba przygotować, i będziemy sobie razem tutaj tworzyć, działać. Przy okazji będzie to dla Was doświadczenie takiej sytuacji, jaką możecie właśnie stworzyć uczniom, uczennicom, osobom uczniowskim na Waszych lekcjach, działaniach, projektach, świetlicach i w różnych innych okolicznościach. Także ja serdecznie zapraszam.